Wir wollen zunächst einige Verse lesen aus dem Brief an die Galater. Na początku przeczytamy kilka wierszy z listu do Galacjan. Und zwar zunächst einmal aus Kapitel 3. Ich hatte vergessen, sie bei der Einladung mit anzugeben. I na początku z 3. rozdziału, o czym zapomniałem podać, gdy był tworzony plan tych wykładów. Und zwar die Verse 1 bis 12. A mianowicie wiersze od 1 do 12. List do Galacjan, 3. rozdział, od 1 do 12. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są dziećmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Der Brief an die Galater ist ein Brief, der sich völlig von den anderen Briefen des Apostel Paulus unterscheidet. List do Galacjan jest listem, który całkowicie różni się od pozostałych listów, jakie napisał apostoł Paweł. Wir finden in diesem Brief kein Lob. My w tym liście nie znajdujemy żadnej pochwały. Der Brief ist sehr scharf formuliert. Ten list jest bardzo ostro sformułowany. Und er endet auch sehr kühl. I również kończy się dość chłodno. Vers 18 von Kapitel 6. 18 wiersz 6 rozdziału. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Und Amen bedeutet, so ist es. A to słowo Amen oznacza: tak to jest. Und an diesem letzten Vers sieht man schon, worum es in diesem Brief geht. I już na podstawie tego ostatniego wiersza można dowiedzieć się, o co w tym liście chodzi. Nämlich um die Gnade Gottes. Mianowicie o łaskę Bożą. Und das Interessante ist, dass dieses Hauptthema in dem lehrmäßigen Abschnitt mit Hilfe von Abraham entwickelt wird. I to jest interesujące, że najważniejszy pouczający urywek tego listu właśnie oparty jest o życie Abrahama. Also die ersten zwei Kapitel sind mehr so ein historischer Teil. A więc pierwsze dwa rozdziały są bardziej tak historyczne. Auch das ist schon außergewöhnlich, weil der Apostel Paulus so etwas sonst nicht benutzt. I to też jest samo w sobie nadzwyczajne, dlatego że tego sposobu pisania nigdzie nie zastosował apostoł Paweł. Und in diesem geschichtlichen Teil erklärt dass wirklich der Apostel von Gott ist. I w tej historycznej części on wyjaśnia, że on rzeczywiście jest tym apostołem Bożym. Denn das hatten die falschen Lehrer in Frage gestellt. Dlatego że wszyscy fałszywi nauczyciele podważali to. Und so ist dieser Brief auch nicht nur an eine einzige Versammlung geschrieben. I tak ten list nie jest napisany tylko do jednego jedynego zgromadzenia, sondern wie Vers 2 sagt, an die Versammlungen von Galatien. Ale tak jak z pierwszego rozdziału to określa drugi wiersz, jest napisany do zborów Galacji. Die Gläubigen sind dort durch das Wirken des Apostel Paulus zum Glauben gekommen. Wierzący tamtejsi uwierzyli na podstawie służby apostoła Pawła. Auf seiner ersten Missionsreise im südlichen Teil von Galatien. W czasie pierwszej jego podróży misyjnej w południowej części Galacji. Und auf seiner zweiten und dritten Missionsreise eben auch die anderen Versammlungen in Galatien entstanden. A w czasie drugiej i trzeciej podróży misyjnej powstały zgromadzenia w pozostałych wszystkich częściach tej prowincji Galacji. Darum wissen wir auch gar nicht genau, wann der Brief geschrieben worden ist. I dlatego też nie wiemy dokładnie, wann, genau, wann er geschrieben worden ist. Nie wiemy dokładnie, kiedy ten list został napisany. Es kann nach der ersten Missionsreise, aber auch nach der zweiten oder dritten gewesen sein. Może był napisany po pierwszej, a może dopiero po drugiej albo po trzeciej podróży misyjnej. Gott hat uns extra diese Information nicht gegeben, um uns zu zeigen, dass wir hier einen top aktuellen Brief haben. Bóg celowo nie podał nam tych informacji, dlatego aby pokazać, że my zawsze posiadamy przed sobą ten nadzwyczaj aktualny list dla nas. Der eben heute genauso gültig ist, der vom Prinzip her für dich und für mich aufgeschrieben worden ist. Bo on z samej zasady i dzisiaj jest dalej aktualny, tak jak gdyby on był napisany bezpośrednio do ciebie albo do mnie. Nun Kapitel 1 und 2 sind nicht unser Thema heute. Tak, te pierwsze dwa rozdziały nie są dziś tematem naszego dzisiejszego rozważania. Aber drei Abschnitte in dem belehrenden Teil aus Kapitel 3 und 4, das ist wohl unser Thema. Ale te urywki pouczające z tego trzeciego i czwartego rozdziału, to są właśnie urywki dzisiejszego tematu. In Kapitel 5 und 6 hast du dann die Folgen, die praktische Anwendung von den Belehrungen. A w rozdziałach 5 i 6 znajdujemy praktyczne zastosowanie tych wszystkich pouczeń z tych rozdziałów, w których ta nauka apostolska jest zawarta. Aber um uns zu erklären, dass Gesetz und Gnade zwei völlig verschiedene Dinge sind, benutzt der Apostel Paulus drei Begebenheiten aus dem Leben Abrahams. Aby nam wyjaśnić te ważne sprawy życia duchowego, apostoł Paweł używa tutaj w tej części pouczającej tych zdarzeń, jakie znamy z życia Abrahama. Den ersten Block haben wir gerade gelesen. Tą pierwszą część akurat teraz przed chwileczką przeczytaliśmy. Und er beginnt damit, dass der Apostel Paulus ihnen erklärt. I zaczyna się ona od tego, że apostoł Paweł właśnie to wyjaśnia. Wie er ihnen Christus vorgestellt hat. W jaki sposób on tym Galacjanom przedstawiał Chrystusa. Er hat ihn ihnen vor Augen gemalt in Kapitel 3 Vers 1. Czytamy w tym trzecim rozdziale, w tym pierwszym wierszu, że on jak gdyby im wymalował obraz Chrystusa przed ich oczami. Und zwar ihn als den gekreuzigten. A mianowicie wymalował go jako tego, który jest ukrzyżowany. Und wir haben gestern schon gesehen, dass der Tod, die Kreuzigung, die Grundlage für die Rechtfertigung ist. A wczoraj mogliśmy już to oglądać, że śmierć i to ukrzyżowanie są podstawą usprawiedliwienia. Und dass, wenn man Jesus Christus als seinen Retter annimmt, dass damit Segen in Verbindung stehen. A jeżeli ktoś Jezusa Chrystusa w ten sposób przyjmuje, to dla niego jest to zawsze błogosławieństwem. Und sie haben das erfahren, sie haben sofort den Heiligen Geist empfangen. I my żeśmy to też i osobiście doświadczyli, bo natychmiast otrzymaliśmy też i Ducha Świętego. Wir müssen das verstehen, um den Rest in diesen Kapiteln zu verstehen. I teraz w nim możemy rozumieć tą pozostałą część tych rozdziałów. Er fragt sie sozusagen in Vers 2, wann habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen? On w drugim wierszu ich pyta, kiedy żeście otrzymali tego Ducha Świętego? Sofort, als ihr Gott angenommen habt, oder erst viele Monate später? Natychmiast, gdy żeście przyjęli zbawienie i zostaliście przyjęci przez Boga, czy wiele miesięcy później? Das ist eine ganz wichtige Frage. To jest rzeczywiście bardzo ważne pytanie. Denn wenn es sofort war, dann ist es ein Zeichen auf dem Boden der Gnade. Bo jeżeli to rzeczywiście stało się aktem natychmiastowym po nawróceniu, to znaczy, że to jest właśnie akt dokonany na podłożu łaski. Wenn es erst nach vielen Monaten passiert wäre, bo gdyby to się stało wiele miesięcy później, dann wäre es geschehen, weil sie Gesetzeswerke getan hätten. To można by było twierdzić, że tak się stało, dlatego że oni wykonywali uczynki zakonu. Das heißt, sie hätten sich zuerst bemühen müssen, das Gesetz vom Sinai zu halten. I to by oznaczało, że najpierw musieliby się trudzić tym, aby zachowywać ściśle zakon podany na górze Synaj. Darum die Frage in Vers 2. Dlatego jest postawione to pytanie w wierszu 2. Habt ihr den Geist auf Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Denkt einmal kurz nach. Pomyślcie trochę na ten temat króciutko. Die Antwort ist klar. Odpowiedź jest jasna. Es muss auf der Grundlage des Glaubens gewesen sein. Musiało się to stać na podstawie wiary. Denn sie bekam den Heiligen Geist sofort. Dlatego, że oni otrzymali Ducha Świętego natychmiast. Ein herrliches Kennzeichen dafür, dass wir aus Gnaden errettet sind und nicht durch Gesetzeswerke. To jest wspaniały dowód tego, że my jesteśmy zbawieni przez łaskę, a nie na podstawie uczynków zakonu. Ihr habt im Geist angefangen durch Leitung des Heiligen Geistes. Myśmy w duchu rozpoczęli i przez kierownictwo od Ducha Świętego. Wollt ihr jetzt im Fleisch enden? Czy chcecie teraz zakończyć na ciele waszym? Man könnte auch diese Frage an Abraham stellen. Można by było i to pytanie postawić Abrahamowi. Abraham, du hast zig Jahre im Glauben ausgeharrt. Abrahamie, ty przez dziesiątki lat wytrwałeś we wierze. Und dann kommt die eine Prüfung. I wtedy nastało to jedno doświadczenie. Und dann handelst du auf der Grundlage des Fleisches. I zadziałałeś na podstawie działań czy pobudek twojego ciała. Darum sage ich, es ist top aktuell für uns. I dlatego powiedziałem, że ten urywek jest nad wszelką miarę aktualny również dla nas. Wir fangen oft sehr gut an. Bo my zaczynamy zwykle bardzo dobrze. Aber wie endet ein Weg, den wir mit Gott angefangen haben? Ale jak się kończy nasza droga, jeśli zaczęliśmy ją z Bogiem? Wir müssen mal Bilanz ziehen. Musimy właśnie wszystko podsumować, zbilansować. Einfach mal nachdenken. Po prostu zastanowić się nad tym. Wie endeten bestimmte Lebensabschnitte in meinem Leben, die ich mit Gott begonnen habe? Jak zakończyły się poszczególne odcinki mojego życia, takie, które ja zacząłem z Bogiem. Hier war die Gefahr sehr groß, dass sie sich abziehen ließen von der Leitung des Geistes. Tutaj było rzeczywiście wielkie niebezpieczeństwo, że oni dadzą się odciągnąć od chodzenia według kierownictwa Ducha Świętego. Durch diese falschen Lehren, die hineingebracht worden sind. Poprzez te wszystkie fałszywe nauki, które wśród nich zostały wprowadzone. Nämlich, dass man das Gesetz halten muss. Mianowicie też i taka, że twierdzono, teraz musicie zachowywać wszystkie przepisy zakonu. Sie fingen schon wieder an, die Beschneidung einzuführen. Bo oni zaczęli też i wprowadzać również obrzeskę. Und die falschen Lehrer haben ihnen auch gesagt, Gnade allein reicht nicht. A fałszywi nauczyciele wmawiali im, nie wystarczy tylko sama łaska. Man muss unbedingt etwas tun, um zu Gott zu kommen. Rzeczą konieczną jest, że trzeba coś czynić, aby zbliżyć się do Boga. Nein, sagt das Evangelium. A Ewangelia mówi nie. Alles geschah auf Grundlage der Gnade und des Todes Jesus Christus. Wszystko stało się na podstawie łaski i na podstawie śmierci Jezusa Chrystusa. Er fragt sie noch einmal in Vers 4: Habt ihr alles umsonst gelitten? War das alles vergebens? I jeszcze raz w wierszu 4 on pyta, czy daremne były liczne wasze cierpienia? Und dann entwickelt er langsam den Bogen immer mehr zu Abraham. I wtedy on ten krąg coraz to bardziej rozszerza i włącza również Abrahama. Er spricht in Vers 5 von den Wunderwerken. I w wierszu 5 mówi o tych dziełach, o tych cudach, które zostały dokonane. Und damals gab es tatsächlich noch diese Wunderwerke, die wir heute nicht mehr haben. I w tamtych czasach rzeczywiście były jeszcze te cuda, które już w dzisiejszych czasach nie mamy. Ich war das Reden in Sprachen hat aufgehört. Mianowicie również też i to mówienie w językach też ustało. Diese großen sichtbaren Zeichen und Wunderhandlungen haben aufgehört. Również i te wielkie znaki i cuda też ustały. Es war eben etwas, womit Gott am Anfang mitzeugte. To było mianowicie coś, co na samym początku współdziałało i świadczyło razem z Bogiem. Gott handelt heute so nicht mehr. Bóg już w ten sposób w dzisiejszych czasach nie działa. Obwohl er noch die gleiche Allmacht besitzt. Pomimo tego, że on przecież jest tak samo wszechmocny jak i wtedy. Das werden wir heute in der zweiten Stunde sehen. To będziemy mogli dzisiaj w drugiej naszej godzinie rozważania Słowa Bożego oglądać. Wenn Abraham Gott anspricht als Gott den Allmächtigen. Gdy będziemy rozważali te słowa, w których Abraham zwraca się do Boga jako do Boga Wszechmocnego. Also, dass überhaupt irgendein Mensch zum Glauben gekommen ist, ist ein Wunder, sagt diese Stelle mehr oder weniger. A więc to, że jakiś człowiek w ogóle przychodzi do tego, że może uwierzyć, to miejsce mówi, że to naprawdę jest wielkim cudem. Eben nicht, wie Vers 5 sagt, auf der Grundlage von Gesetzeswerken. I to nie dzieje się tak, jak to jest opisane w wierszu 5, na podstawie uczynków zakonu. Sondern auf der Kunde des Glaubens. Ale dzieje się to na podstawie tego głoszenia i słuchania z wiarą. Auf der Grundlage des Vertrauens an das Wort Gottes. Na podstawie tego zaufania, jakim obdarzyliśmy Słowo Boże. Und dann kommt sofort der Bezug zu Abraham. I natychmiast tutaj pojawia się to powiązanie z Abrahamem. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Gdyż czytamy, że Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za usprawiedliwienie. Wir haben diesen Vers gestern betrachtet. Myśmy ten wiersz już wczoraj rozważali. Und jetzt verstehen wir endgültig, warum Gott es gerade hier erwähnt, den Glauben Abrahams. Jetzt verstehen wir, warum Gott erst in 1. Mose 15 den Glauben Abrahams erwähnt hatte. I teraz możemy w końcu zrozumieć, dlaczego Bóg w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 15 rozdziale wspomina o tej wierze Abrahama. Er hätte ihn in Kapitel 12 erwähnen können. Bo przecież mógłby również wspomnieć o wierze Abrahama w 12 rozdziale. Er hätte ihn auch erst in 1. Mose 22 bei der größten Glaubenshandlung Abrahams erwähnen können. A Bóg również mógłby dopiero po raz pierwszy wspomnieć o wierze Abrahama, gdy opisywał ten wielki akt wiary Abrahama w 22 rozdziale pierwszej Mojżeszowej. Er macht es in Kapitel 15. A pomimo tego on to akurat uczynił w tym 15 rozdziale. Weil auch dort direkt dieses Opfer eingeführt worden ist, als Abraham das Zeichen haben wollte. Bo akurat w tym rozdziale jest mowa o tej ofiarze, którą Abraham otrzymał jako znak, o który prosił Boga. Das heißt, der Glaube steht in Verbindung mit Rechtfertigung. A to oznacza, że wiara zawsze jest połączona z usprawiedliwieniem. Und Rechtfertigung gründet sich auf den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. A usprawiedliwienie jest oparte o śmierć i o zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Aber warum macht er es nicht erst in Kapitel 22? Ale dlaczego nie było to objawione dopiero w 22 rozdziale? Als Abraham seinen Sohn Isaac opferte. Wtedy, gdy jest to opisane, jak Abraham otrzymał polecenia ofiarowania swojego syna Izaka. Weil Kapitel 22 nach Kapitel 17 stattfindet, wo die Beschneidung erwähnt wird. Dlatego, że ten rozdział 22 jest za rozdziałem 17, w którym jest opisana obrzeska. Das ist ganz, ganz wichtig. Abraham glaubte Gott erstens vor der Beschneidung, zweitens vor dem Gesetz vom Sinai. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, że Abraham uwierzył Bogu przed otrzymaniem tej obrzeski, jak również też i przed otrzymaniem tego zakonu z Synaju. Das heißt, das Gesetz kam erst 430 Jahre später. A to wszystko oznacza, że zakon dopiero został nadany 430 lat później. Die Beschneidung kam 13 Jahre später. A obrzeska została nadana 13 lat później. Ich habe gestern schon gesagt, Kapitel 15 und 16 ist wie ein harmonischer Übergang. Ja już wczoraj to powiedziałem, że 15 i 16 rozdział tej pierwszej Księgi Mojżeszowej to jest jak gdyby jeden harmoniczny, harmonijnie ze sobą powiązany ciąg wydarzeń. Aber zwischen Kapitel 16 und 17 haben wir einen Bruch, eine Zeitepoche. Ale pomiędzy tym 16 i 17 rozdziałem mamy swego rodzaju przerwę, jak gdyby zakończenie pewnej epoki czasowej. So gibt Gott uns das Alter von Abraham am Ende von Kapitel 16 und 13 Jahre später am Anfang von Kapitel 17 an. I dlatego Bóg nam pokazuje ten ołtarz Abrahama pod koniec tego 16 rozdziału, jak również też i 13 lat później, na początku 17 rozdziału. Das heißt, Beschneidung und Gesetz haben nichts mit dem Glauben hier von Abraham zu tun. A więc to oznacza, że obrzeska i zakon nie mają żadnego związku z tą wiarą Abrahama. Und darum kommt der logische Rückschluss. I dlatego też i z tego można wyciągnąć logiczny wniosek. Erkennt also, Vers 7, tak jak czytamy w wierszu 7, poznajcie to, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Also nicht auf Grundlage der Beschneidung, sie brauchte nicht eingeführt zu werden und auch nicht auf Grundlage des Gesetzes. A więc nie na podstawie obrzeski, bo ona nie musiała być wprowadzona, ani na podstawie zakonu. Jetzt kommt etwas sehr Schönes in Vers 8. I teraz następuje w wierszu 8 bardzo piękna rzecz. Wir lesen plötzlich den Ausdruck die Schrift. Tutaj czytamy to wyrażenie pismo, a pismo. Und wenn das Wort in der Einzahl vorkommt, a gdy to słowo jest tutaj zapisane w liczbie pojedynczej, jedenfalls im Neuen Testament, szczególnie w Nowym Testamencie, dann spricht es immer von der Harmonie des Alten und Neuen Testamentes zusammen. To zawsze ono obrazowo wskazuje na tą harmonijną całość Starego i Nowego Testamentu. Das beste Beispiel haben wir dafür im Timotheusbrief. Pierwszy przykład tego znajdujemy w pierwszym liście do Tymoteusza. Da heißt es, jetzt muss ich die Stelle suchen. Moment. Ja, 2. Timotheusbrief. Entschuldigung. To jest drugi list do Tymoteusza. Kapitel Hobbys. Jest to cytat z tym Lukas Evangelium. Jest to cytat z Ewangelii Łukasza. Ja, dank, nein. Nein, nein, Moment. Es ist 1. Timotheus, to jest doch 1. Timotheus 5. Jednak to jest pierwszy list do Tymoteusza, 5. rozdział. Jedenfalls die Stelle, die ich meinte. To jest to miejsce, które miałem na myśli. Vers 18. 18. wiersz. 1 Tymoteusza 5:18. Denn die Schrift sagt. 1. Timotheus 5, Vers 18. Czytamy początek tego wiersza. Albowiem Pismo mówi. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Ein Zitat aus 5. Mose 25. Jest to cytat z 5. Księgi Mojżeszowej z 25 rozdziału. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Godzien jest robotnik zapłaty swojej. Ein Zitat aus Lukas 10. Jest to cytat z Ewangelii Łukasza z 10 rozdziału. Es wird aus dem Alten und aus dem Neuen Testament zitiert. A więc w jednym wierszu zacytowane są słowa ze Starego i z Nowego Testamentu. Und der Heilige Geist sagt die Schrift und nicht die Schriften. A Duch Święty na początku tego wiersza mówi: Pismo mówi, a nie pisma mówią. Das heißt, auch hier in Galater 3, Vers 8 ist mit der Schrift die Harmonie des Alten und Neuen Testaments gemeint. I to oznacza, że również tutaj w liście do Galacjan 3, rozdział 8, wiersz, jeżeli mowa jest o tej harmonijnej jedności Pisma, to Pismo ma tutaj na myśli Stary i Nowy Testament. Aber hier findest du eine weitere schöne Seite des Wortes Gottes. Ale w tym wierszu znajdziesz też i następną, bardzo piękną stronę Słowa Bożego. Es heißt die Schrift aber voraussehend. Czytamy tutaj, że Pismo to, jak jest określone, to przewidziało naprzód. Die Schrift wird hier behandelt, ich sag mal, wie eine Person. Tutaj można to tak opisać, że Pismo jest tutaj widziane, jak gdyby osoba. Der einzige, der wirklich voraussehen kann, ist Gott. Bo przecież tym jedynym, który jest w stanie coś przewidzieć, to jest przecież Bóg. Das heißt, durch diesen Ausdruck, dass die Schrift voraussehend ist, a więc przez to określenie, które tutaj czytamy, a Pismo, które przewidziało, wird sie mit Gott gleichgesetzt. To Pismo jest zrównane z Bogiem. Das heißt, hier spricht direkt Gott zu uns. I to oznacza, że w tym piśmie Bóg bezpośrednio do nas przemawia. Natürlich durch die Schrift. Naturalnie poprzez to Pismo. Aber es ist einer der schönsten Hinweise im Neuen Testament, die wir haben, dass die Schrift wirklich, dass das Wort Gottes hier, dass das mit Gott gleichzusetzen ist. I to jest ten najpiękniejszy przykład z Nowego Testamentu, pokazujący dobitnie, że to Pismo jest jednocześnie też Słowem Bożym, można powiedzieć Bogiem samym. Und diese Schrift, Gott wusste schon im Voraus, was passieren würde. I w tym Piśmie Bożym musiało być już coś wcześniej zrobione, czy musiało się wydarzyć. Nämlich, dass nicht nur Menschen aus den Juden zum Glauben kommen, a mianowicie to, że nie tylko ludzie pochodzący z Żydów kiedyś uwierzą, sondern ebenfalls solche aus den Nationen, ale również i wszyscy ci, którzy pochodzą z narodów, solche, die den Juden fernstanden, tacy, którzy byli przecież dalekimi w stosunku do Żydów. Denn guck dir Vers 8 noch einmal genau an. Bo spójrzcie jeszcze dokładnie na treść tego 8. wiersza. Dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde. Bo tu jest wyraźnie napisane, że Bóg z wiary usprawiedliwia narody. U nas jest wyrażenie użyte pogan, narody w liczbie mnogiej. Ist das nicht eine gewaltige Prophetie im ersten Buch Mose, Kapitel 15? Czy nie jest to potężne słowo prorockie już zapisane w pierwszej Mojżeszowej w 15 rozdziale? Dass viel mehr Menschen als nur die aus den Juden einmal zum Volk Gottes gehören werden. Że wielka liczba ludzi oprócz Żydów kiedyś będzie należała do tego ludu Bożego. Und Gott hat dem Abraham diese gute Botschaft schon zuvor verkündigt. A Bóg właśnie to cudowne poselstwo wtedy Abrahamowi już jak gdyby z góry objawił. Das ist die Weltgeschichte in den Augen Gottes. Tak wygląda właśnie historia świata w oczach Bożych. Das sind diese 4 Punkte, die ich gestern erwähnte, wie Gott sein Wort aufgeschrieben hat. To jest właśnie te 5 punktów, które wczoraj wymieniłem, w jaki sposób Bóg swoje Pismo zapisał. Will das noch einmal kurz wiederholen. Chciałbym to dzisiaj jeszcze pokrótce powtórzyć. Zum einen der Zentralpunkt der Weltgeschichte im Alten Testament das Volk Israel. Po pierwsze, centralnym punktem w Starym Testamencie jest ten lud izraelski. Dann natürlich auch, dass es für uns geschrieben worden ist. Drugim punktem to jest to, że to Pismo zostało dla nas spisane. dann, dass wir überall im Alten Testament etwas von Jesus Christus finden. A następnie trzeci punkt, że wszędzie w Starym Testamencie znajdujemy wskazówki dotyczące Jezusa Chrystusa. Und dann natürlich auch, dass es tatsächlich so geschehen ist, wie es aufgeschrieben wurde. A czwarty punkt to to, że rzeczywiście wydarzyło się wszystko tak, jak było wcześniej zapisane. Das heißt, diese vier Punkte hat Gott vermengt. I to oznacza, że te cztery punkty Bóg cudownie rozmnożył. Zu einem gewaltigen Buch, das die Schrift ist. I powstała tak potężna księga, która jest nazywana Pismem. Die Gott selbst ist. Która sama w sobie jest Bogiem. Die voraussehend Dinge aufgeschrieben hat. Która zapisała te rzeczy z góry przewidziane. Das hatte Abraham nicht verstanden. Abraham tego nie rozumiał. Sein Glaube ging sicherlich in diese Richtung. Z pewnością jego wiara podążała w tym kierunku. Aber endgültig verstanden hatte er es wahrscheinlich nicht. Ale całkowicie prawdopodobnie on tego nie rozumiał. Wir lesen auch bei Daniel, dass die Männer versucht haben, hineinzuschauen in die Prophetie. Czytamy w stosunku do Daniela, że mężowie wiary próbowali wniknąć w te pisma dotyczące proroc. Aber dass sie selbst oft nicht verstanden, was sie aufschreiben mussten durch den Geist Gottes. Ale okazuje się, że bardzo często sami nie rozumieli, co musieli napisać pod dyktando Ducha Bożego. Und ich sag mal, ohne Galater 3 und 4. A ja chcę powiedzieć, że bez tych rozdziałów 3. i 4 tego listu do Galacjan würden wir wahrscheinlich die Tiefen aus 1. Mose 15 bis 17 überhaupt nicht verstehen können. Nie bylibyśmy w stanie zrozumieć tych głębin, jakie są zawarte w tych rozdziałach od 15 do 17 pierwszej Księgi Mojżeszowej. Es ist eben ein harmonisches Ganzes. Bo właśnie to jest taka harmonijna całość, jedność. Es ist die Schrift. To jest właśnie to pismo. Deswegen sagt Vers 9 ist es logisch. I dlatego wiersz 9 tutaj pokazuje jako rzecz całkowicie logiczną. Also werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Że wszyscy ci ludzie, którzy są z wiary, oni razem z wierzącym Abrahamem dostępują błogosławieństwa. Denn jeder, der sich auf das Gesetz gründet, bo każdy, kto opiera się o zakon, der wird einmal verflucht sein. Ten kiedyś będzie przeklęty. Warum das? Gott hat doch das Gesetz gegeben. Dlaczegoż to tak? Przecież to Bóg darował ten zakon. Ja, aber sagt Vers 10 in Galater 3. Tak, właśnie ten 10. wiersz tego 3. rozdziału do Galacjan to wyjaśnia. Wer nicht bleibt in allem, kto nie wytrwa we wszystkim, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist. Co jest zapisane w tej księdze zakonu. Deswegen kann niemand auf der Grundlage des Gesetzes errettet werden. I to właśnie z tego powodu żaden człowiek nie może być zbawiony na podstawie zakonu. Vielleicht sitzt jemand hier und denkt, wo ist das Problem? Może siedzicie tu i myślicie, no w czym tutaj taki wielki problem? Du sollst nicht töten, habe ich nie getan. Tam jest w zakonie napisane, nie będziesz zabijał, przecież nigdy tego nie uczyniłem. Du sollst nicht Ehe brechen, habe ich auch nicht getan. Tam jest napisane w zakonie, nie będziesz cudzołożył, też nigdy tego nie robiłem. Du sollst nicht lügen. Tam jest zapisane, nie będziesz okłamywał. Jetzt wird's vielleicht schon etwas kritischer. O, teraz to już sprawa zdaje się bardziej krytyczna. Aber du sollst nicht begehren. Ale tam jest napisane w zakonie, nie będziesz pożądał. Das, was deinem Nächsten gehört. Das, was deinem Nächsten gehört. Pożądał rzeczy, która należy do twojego bliźniego. Noch nie neidisch gewesen. I okazuje się, że myślimy, o, czy ja nigdy nie byłem zazdrosny? Noch nie das haben wollen, was vielleicht ein anderer hatte? Czy nie było to tak, że czasami chciałem coś posiadać, co ma drugi? Niemand wird in allem bleiben, was das Gesetz fordert, mit einer Ausnahme. A więc nikt nie wytrwa w tym, co podaje nam zakon. Bez wyjątku nie ma ani jednego takiego. Diese Ausnahme ist Jesus Christus, der das Gesetz vollkommen erfüllt hat. A jest tylko Jezus Chrystus, który ten zakon doskonale wypełnił. Warum hat Gott dann das Gesetz gegeben? A więc po cóż Bóg darował ten zakon? Weil das Gesetz zeigt, dass es nicht nur Sünde, sondern auch Übertretung gibt. Dlatego, że zakon pokazuje, że nie tylko są grzechy, ale również też i uchybienia albo przestępstwa. Das heißt, durch das Gesetz wissen wir, dass bestimmte Dinge wirklich falsch sind. To oznacza, że to dzięki zakonowi wiemy teraz, że pewne rzeczy są niewłaściwe, błędne. Wenn Gott sagt, man darf das oder jenes nicht tun, bo jeżeli Bóg powiedział, że nie wolno nam tego czy owego czynić, und du tust es trotzdem, a ty to pomimo tego czynisz, dann hast du gesündigt, to ty tym samym zgrzeszyłeś. Aber gleichzeitig das Gesetz übertreten, ale jednocześnie też i przestąpiłeś zakon, und damit wird es sichtbar, dass du ein Übertreter und damit ein Sünder bist. I tym samym stało się to jawnie widoczne, że stałeś się przestępcą zakonu, a tym samym grzesznikiem. Das heißt, das Gesetz überführt von Sünde. I to też oznacza, że ten zakon przekonuje człowieka o grzechu. Und es zeigt mir auch, dass Sünde in meinem Herzen ist. Ale jeszcze to, że on pokazuje, że grzech jest w moim sercu. Und ich hoffe, dass jeder, der hier sitzt, Jesus Christus als seinen Retter angenommen hat. A ja mam taką nadzieję, że każda osoba, która siedzi w tej chwili w tej sali, przyjęła Pana Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Wenn nicht, wirst du einmal auf der Grundlage des Gesetzes gerichtet. Jeżeli nie, to wiedz dobrze o tym, że kiedyś będziesz na podstawie zakonu osądzony. Das Urteil ist ein Fluch, die ewige Verdammnis von Gott. A wyrok będzie przekleństwem dla ciebie, bo będzie oznaczał wieczne potępienie i oddalenie od Boga. Alles angekündigt bei Abraham in 1. Mose 15. A wszystko to zostało ogłoszone w przypadku tych zdarzeń dotyczących Abrahama, opisanych w pierwszej Mojżeszowej w 15 rozdziale. Und so endet der erste Block mit Vers 11. I tak tym samym kończy się ten pierwsza część w tym wierszu 11. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Stwierdzająca, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ein Zitat aus dem Propheten Habakuk. Jest to cytat z księgi proroka Habakuka. Er kommt dreimal im Neuen Testament vor. I ten cytat pojawia się trzykrotnie w Nowym Testamencie. Jedes Mal wird ein anderes von diesen Wörtern betont. Jedes Mal wird ein anderes Wort in diesem Vers betont. I za każdym razem inne słowo jest podkreślane w tym cytacie. Im Römerbrief ist es der Gerechte. W liście do Rzymian podkreślane jest słowo sprawiedliwy. Im Hebräerbrief Kapitel 10 ist es Leben. A w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale podkreślane jest słowo życie. Und hier in Galater 3 ist es Glauben. A tutaj w liście do Galacjan, 3 rozdział, podkreślane jest słowo wiara. Abraham glaubte Gott. Abraham uwierzył Bogu. Und der Gerechte wird aus Glauben leben. I też ten sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Eine herrliche Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Jest to wspaniała obietnica, którą Bóg darował Abrahamowi. Wir kommen noch zu dem zweiten Block. I teraz możemy przejść do drugiej części. Lesen die Verse 16 bis 18 und 28 bis 29 aus Kapitel 3. Z tego trzeciego rozdziału przeczytajmy wiersze od 16 do 18. Przepraszam, począwszy od wierszu 15. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet uprawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi Twemu, a tym jest Chrystus. Powiadam więc to, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później. tak żeby obietnica była unicestwiona. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. A następnie wiersze 28 i 29. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Jetzt haben wir ein anderes Thema, was wir auch gleich in Kapitel 4 noch brauchen. Tak, mamy teraz przed sobą inny temat, który będzie też i poruszony w 4. rozdziale. Nämlich das Thema Bund. Mianowicie temat przymierza. Kapitel 4 wird uns sagen, dass es 2 Bündnisse gab, die Gott geschlossen hatte. 4. rozdział to dokładnie nam opisze, że były 2 przymierza, które Bóg zawarł. Wovon Hagar und Sara sprechen werden. Wovon Hagar und Sara sprechen werden. Które będą mówiły o Hagar i o Sarze. Hier wird aber erst einmal der erste Bund beschrieben, den Gott mit Abraham geschlossen hatte. Ale tutaj jest opisane pierwsze przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem. Und der Bund ist völlig anders als den Bund, den Gott am Berg Sinai geschlossen hatte. A to przymierze jest całkowicie inne od tego, które Bóg zawarł na górze Synaj. Wir wollen uns hier nur den Bund angucken, den Gott mit Abraham schloss. Przyjrzyjmy się temu przymierzu, które Bóg zawarł z Abrahamem. Zuerst sagt der Apostel Paulus ganz klar. Najpierw apostoł Paweł to całkowicie jasno mówi. Wenn sogar Menschen einen Bund schließen würden. Nawet jeżeli ludzie jakikolwiek jakieś przymierze czy jakiś związek ze sobą zawierają, würde man später nichts mehr zu diesem Bund hinzufügen. Albo testament, to później do takowego testamentu niczego się już nie dodaje. Und man würde diesen Bund auch nicht auflösen. Er ist gültig. I również nie rozwiązuje się takiego testamentu, gdyż on jest wtedy do końca ważny. Und so sagt Vers 16, Abraham wurde auch einem Bund gegeben. I tak też wiersz 16 podaje, że takie przymierze, taka obietnica została dana Abrahamowi. Ein Bund, der mit Verheißungen in Verbindung steht. Takie przymierze, które połączone jest z obietnicą. Und dieser erste Bund, den Gott mit Abraham schloss, der ist gewaltig. A to pierwsze przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem, jest naprawdę rzeczą potężną, wspaniałą. Denn es war nicht ein Bund, wo beide Seiten etwas tun mussten. Gdyż nie było to przymierze, w którym obydwie strony tej umowy miały coś uczynić. Wir haben das gestern gesehen, es war ein bedingungsloser Bund. Wczoraj żeśmy już to oglądali, że było to przymierze, które nie zawierało warunków. Gott hat diesen Bund mit Abraham geschlossen von sich aus. To Bóg sam ze siebie te przymierze zawarł z Abrahamem. Ohne Abraham zu sagen, wenn du das und das tust, dann tue ich das. I tam nie ma takich słów: Abrahamie, jeżeli będziesz czynił to i to, to wtedy ja zrobię to i to. Es war also ein Bund ohne Bedingungen. A więc było to przymierze, które nie zawierało takich warunków. Es war ein Bund, auf dessen Grundlage Gott dem Abraham viel versprochen hatte. A było to przymierze, w którym Bóg Abrahamowi bardzo dużo przyobiecał. Dieser Bund wird mehrmals erwähnt, er wird mehrmals wieder betont. I to przymierze wielokrotnie było podkreślane i wymieniane. Aber er wurde nie verändert. Ale nigdy nie zostało zmienione. Und was ist die Verheißung in diesem Bund? A jakaż to jest obietnica zawarta w tym przymierzu? Und das ist etwas Großartiges im Wort Gottes. I to jest właśnie coś, co jest tak wielką rzeczą w całym Słowie Bożym. Denn wieder geht es über die Sicht des Alten Testamentes hinaus. Dlatego, że znowu ta rzecz sięga daleko poza zakres Starego Testamentu. Vers 16. Czytamy to w wierszu 16. Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Nachkommen. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Und jetzt müssen wir das Wort Gottes sehr sorgfältig lesen. I teraz musimy się do tego nakłonić, aby bardzo dokładnie czytać Słowo Boże. Es heißt jetzt hier nicht und seinen Nachkommen, gdyż nie jest tam napisane i potomkom, sondern seinem Einzahl Nachkommen, ale jest napisane jego potomkowi w liczbie pojedynczej. Weißt du, Gott benutzt die Mehrzahlform, dass alle Nationen gesegnet werden durch Abraham. Wiesz co? Bóg używa liczby mnogiej, mówiąc o narodach, że one będą błogosławione w Abrahamie. Weil die Gläubigen aus den Nationen mit eingeschlossen sind. Dlatego, że wierzący pochodzący ze wszystkich narodów do tego są wprowadzeni. Also eine Sicht, die über Israel hinausgeht. A więc jest to zakres, który wykracza poza Izraela. Aber er sagt und seinem Nachkommen. I on tu mówi jego potomkom. Weil sein Blick jetzt über Isaac hinausgeht. Dlatego, że jego spojrzenie sięga dalej niż tylko Izak. Und endet in Jesus Christus. A kończy się na Jezusie Chrystusie. Verstehst du, alleine, dass Abraham und Sara ihren Sohn Isaak bekamen? Czy to rozumiemy, że jedynie to, że Abraham i Sara otrzymali tego syna Izaaka, geschah alleine schon deswegen, um die Stammeslinie von Jesus Christus zu Abraham zurückzuführen. Stało się tylko dlatego, aby ten rodowód Jezusa Chrystusa poprowadzić poprzez tą rodzinę Abrahama. Der Apostel Paulus bestätigt hier im Galaterbrief, dass das, was damals festgelegt wurde, im Blick auf Jesus Christus geschah. Apostoł Paweł podkreśla to tu w tym liście do Galacjan, że to wszystko, co wtedy się już stało, ono stało się dlatego, aby była zachowana ta linia tego rodowodu Jezusa Chrystusa. Abraham dachte natürlich an seinen Sohn Isaak. Naturalnie Abraham myślał tutaj w tym miejscu o swoim synu Izaku. Er dachte an den, der ihn beerben würde als sein echter Sohn. On myślał o tym, który będzie dziedzicem jako ten prawowity jego syn. Gott dachte dabei an seinen Sohn. Ale Bóg myślał w tym miejscu o swoim własnym synu. Er dachte an den wahren Erben. On myślał o tym prawdziwym dziedzicu. Wobei wir nur Miterben sind. Podczas gdy my jesteśmy tylko razem z nim współdziedzicami. Gäbe es ihn nicht, gdyby nie było tego, könnten wir nichts erben, weil wir miterben sind. Gdyby nie było jego, Pana Jezusa, to my byśmy nic nie otrzymali, bo nie bylibyśmy współdziedzicami. Wir würden leer ausgehen. I byśmy wyszli całkowicie z pustymi rękoma. Darum Vers 16. Und seinem Nachkommen, welcher Christus ist. I dlatego też ten wiersz 16 i potomkowi jego, którym jest Chrystus. Und auch das Gesetz, das 430 Jahre später gegeben wurde. I również ten zakon, który został nadany 430 lat później, macht diesen Bund nicht ungültig. On nie rozwiązał tego przymierza. Das Gesetz war also nur eine Zwischenepoche, die eingeschoben werden musste. Ten zakon to była tylko taka epoka, która pomiędzy te lata historyczne została jak gdyby wsunięta. Die Verheißungen Gottes gehen sozusagen an der Zeit des Gesetzes vorbei. A te obietnice Boże, one jak gdyby przechodzą obok tych czasów zakonu. Darum sagt er in Vers 28. I dlatego jest napisane w tym 28 wierszu. Es kommt nicht darauf an, aus welchem Volk man stammt. To nie ma już teraz żadnego znaczenia, z jakiego narodu się pochodzi. Es kommt nicht darauf an, welche soziale Stellung man hat. To już nie ma żadnego znaczenia, jakie socjalne pochodzenie czy stanowisko zajmujemy w społeczeństwie. Es kommt nicht darauf an, welches Geschlecht man besitzt. To też nie ma żadnego znaczenia, jakiej płci jesteśmy, sondern auf Grundlage der Gnade. Ale tylko i wyłącznie na podstawie łaski sind wir alle einer in Christus. Wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie. Wenn ihr aber Christi seid, a jeśli jesteście Chrystusowi, so sind wir Abrahams Nachkommen. To też i jesteśmy potomkami Abrahama. Und so ist es klar, dass Gott den Abraham in Kapitel 17, wir sehen das nachher noch, nein, dass Gott den Abram in Kapitel 17 Abraham nennen kann. I to będziemy jeszcze w następnej godzinie oglądać. Dlatego w 17 rozdziale pierwszej Mojżeszowej mógł Bóg nazwać tego wcześniejszego Abrama Abrahamem. Denn dieser erhabene Vater, dlatego, że to imię oznaczające ten wzniosły ojciec, ist der Vater eines großen Volkes, stał się według nowego imienia ojcem wielkiego narodu. Aus dessen Linie der wahre Nachkomme hervorgegangen ist. I z tej linii właśnie wyszedł ten prawdziwy potomek. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Ich glaube, wir würden das nicht verstehen, hätten wir nicht Galater 3. Ja myślę, że nie zrozumielibyśmy tego, gdybyśmy nie mieli tego 3. rozdziału listu do Galacjan. Es ist in dem Falle sogar der Schlüssel zur Prophetie des Alten Testaments. A nawet on jest kluczem do zrozumienia proroc starotestamentowych. Was ist die gewaltige Verheißung, die Gott damals gab? A jaka jest ta potężna obietnica, którą Bóg wtedy dał? Der eine Nachkomme, że ten jeden potomek, aber die Erben, ale wielu dziedziców. Vers 29 am Ende. Tak jak to czytamy w 29 wierszu pod koniec. Nach Verheißung sind wir Erben. Według obietnicy jesteśmy dziedzicami. Und ich will ergänzen, des einen Nachkommen aus Vers 16. A chciałbym to podkreślić, tego jednego potomka, który jest wymieniony w wierszu 16. Wir sind wirklich Miterben. My rzeczywiście jesteśmy współdziedzicami. Und ich denke, das zeigt uns, dass wir wirklich die Schrift besitzen. I ja myślę, że to właśnie wskazuje na to, że my to pismo posiadamy. Ein harmonisches Buch. Jest to księga całkowicie harmonijnie spisana. Und das Ergebnis ist in Vers 6 von Kapitel 4. A skutek tego jest oglądany w 6 wierszu z 4. rozdziału. Wir können sagen, Abba, Vater. Dlatego możemy powiedzieć Abba, Ojcze. Weißt du, wir haben uns gar nicht getraut, dieses im Deutschen, wir haben uns nicht getraut, dieses Wort Abba zu übersetzen. My tłumaczę tego wiersza tutaj na język niemiecki, ale również też i na polski. W ogóle nie mieliśmy odwagi, aby z oryginalnego tekstu przetłumaczyć to słowo Abba. Abba bedeutet Papa. Bo to słowo Abba oznacza tata. Es ist eine ganz liebliche Anrede seines eigenen Vaters. Bo to jest bardzo miły zwrot skierowany do Ojca. Weil wir Söhne Abrahams sind im Glauben, ponieważ jesteśmy synami Abrahama w wierze, weil wir Söhne Gottes geworden sind, ponieważ staliśmy się synami Bożymi, weil wir Miterben sind, ponieważ jesteśmy współdziedzicami, haben wir das Recht zu sagen, Abba, Vater. Mamy to prawo, aby powiedzieć Abba, Ojcze. Verstehen wir, was das für eine Liebe von Gott ist? Czy jesteśmy w stanie to pojąć, jaka to jest ogromna miłość Ojca? Weißt du, vorher sagt Vers 6 noch, weil ihr aber Söhne seid. A wcześniej wiersz 6 jeszcze mówi, ponieważ jesteście synami. So spricht uns Gott kollektiv an. I tak Bóg zwracał się do nas wszystkich jako do jednej całości, do kolektywu. Der Titel Mein Sohn, bo ten tytuł Mój Syn bleibt einer einzigen Person vorbehalten. Jest zastrzeżony tylko dla jednej, jedynej osoby. Und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Bo jest nim Jezus Chrystus, Syn Boży. Ja, wir sind Söhne durch Adoption. A my staliśmy się synami na podstawie adopcji. Er ist Sohn von Ewigkeit. A on jest synem od wieczności. Was für ein riesiger Unterschied. Jakaż to ogromna różnica. Trotzdem sind wir Miterben. A pomimo tego jesteśmy razem z nim współdziedzicami. Trotzdem dürfen wir sagen, Abba, Vater. A pomimo tego możemy razem powiedzieć Abba, Ojcze. Eine unbeschreibbare Gnade Gottes. Jest to nieopisanie wielka łaska Boża, die nie auf Gesetzeswerke gegründet werden könnte, która nigdy nie mogłaby się opierać o uczynki z zakonu.